wspominałeś, że jesteś wspomnianym zapałowcem i tak dalej. No to teraz patrz, miałeś multum projektów, stary, odkąd nawet razem zaczęliśmy gdzieś tam działać, to tych projektów było no z 6, 7 nawet. I każdy kończył się mniej więcej na drugim, trzecim odcinku. Dlaczego? Powiedz ludziom dlaczego. Kurde, moje lenistwo, nie? Lenistwo i próba robienia czegoś nowego, co w danym momencie widziałem, że trendowało i zaraz chciałem robić coś. Zaraz chciałem robić coś, co może się okazać sukcesem, nie? Gdzieś tam w innej sferze, nie? To było błędne myślenie z mojej strony, bo w ogóle tworzenie równolegle na przykład 10-12 działalności, mhm. Był taki moment, że tak, tyle ich było. Na szczęście też wiele wypaliło, ale na przykład wypala 30% rzeczy, a 70% idzie do lamusa, nie? Więc to też często jest taki, to jest mój problem, nie? Ogólnie taki... Znaczy ja ci mogę powiedzieć, że ty bardzo szybko poddawałeś się w tym, tak, miałem takie wrażenie. Tak. Nie, ja nie miałem takiego, nie miałem iskry, nie? W sensie, no. Ja nie dalej, dalej nie wiem, czy mam, nie? Bo na razie to sobie staram się po prostu. Z aferkami ci nie pozwolę, z aferkami cię będę tyrał. No ja bym chciał, żeby aferki przetrwały, wiesz, tak, jak najdłużej i zrobię wszystko, by przeanalizować ten kanał jeszcze raz. Nie deklaruj. Ale w każdym razie, no, kanał idzie super, bo mamy prawie 200 tysięcy wyświetleń regularnych już. Mm-hmm. I koło 6 do 7 tysięcy subskrypcji dziennie. To są ogromne liczby, nie? Więc jestem mega, mega szczęśliwy, nie? Z tego powodu. Szczęśliwy i wdzięczny jesteśmy widzom. Tak. Za to. Ja jestem mega wdzięczny. Tu nawet nie chodzi o pieniądze, bo ten kanał jeszcze w ogóle jakby nie zarabia. Zarabia małe pieniądze co do kosztów utrzymania tego kanału. Mhm. Jakby on dalej jest na minusie, nie? Co by nie było. Ale, no bo inwestycja w to wszystko, to wiesz, to sporo kosztowało, żeby to ładnie zrealizować, ale cieszę się, że gdzieś tam pasjonuje mnie to, żeby zrobić to dobrze, nie? I to jest główny powód, nie? A jak to potem zarobi, no to też będę się cieszył, bo może odzyskam pieniążki, które w to włożyłem, nie? I też może coś zarobię, nie? Okej, okay, a jak będziesz chciał prowadzić aferki jak Fame, bo Fame się zbliża tak jakby dużymi krokami, no jak będziesz chciał prowadzić aferki wtedy? Rozkminiałeś? Rozkminiałem to. Wtedy, stary, zawsze jesteś ty. Jestem, prawda? I jesteś w stanie poprowadzić aferki na przykład sam, jak gdzieś pojadę, a jak wrócę, no to wiesz, na przykład w ciągu tygodnia dwa razy poprowadzisz aferki sam, no to chyba nie jest dla ciebie żaden problem. Nie, no nie jest, ale rozkminiałem po prostu... Chyba, że chcesz się już wymigiwać, stary, od swoich obowiązków. Nie, raczej nie. Po prostu się pytam, bo wiesz, bo jednak przy Fejmie, tak jak mówiłeś, zajmuje ci to trochę pracy. Mm-hmm. Tym bardziej, że wiesz, no Fame gdzieś tam się zbliża. Tak. No to po prostu się o to zapytałem, żeby nie było, wiesz, znowu sytuacji, że znowu ktoś ci przyjebie po prostu łatkę takiego. Mam nadzieję, że nie tylko ja, ale i ty zadbasz o to, żeby tak nie było. Ja